Że jeżeli ktoś ma w nogach, to biega po tej firmie i ten handlowiec, który najwięcej wybiega, w najkrótszym czasie zwyczajnie wygrywa. Czyli tak naprawdę handlowiec nie walczy z klientem, nie walczy z rynkiem, nie walczy z konkurencją. Handlowiec efektywnie walczy z wewnętrznymi działami swojej firmy. I to jest szaleństwo. Kanał napędzają Sellwise, doradztwo i szkolenia w sprzedaży oraz marketingu B2B, AdWise, Agencja Marketingu B2B i Hirewise. Rekrutacja nie zgadniecie w sprzedaży oraz marketingu B2B. Więcej znajdziecie na wisegroup.pl Cześć, witajcie! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Wise Business School, w którym tłumaczę trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób. Dzisiaj po raz pierwszy od dwóch miesięcy usiadłem przy tym biurku. Wy najprawdopodobniej nie widzieliście po stronie odbiorców kanału jakiejkolwiek przerwy, oprócz przerwy świątecznej, naturalnie. Natomiast ja rzeczywiście zatęskniłem za tym biurkiem. Zarysowaniem i zatłumaczeniem różnych rzeczy. Dzisiaj, w ślad za ostatnim wywiadem z Łukaszem Połbianką, który zobaczycie tutaj, rozwiniemy dziesiąty punkt właśnie tamtego wywiadu. Ostatni, ten, który był wisienką na torcie. I dzisiaj, szczególnie dla tych z Was, którzy na co dzień zajmują się sprzedażą i zajmują się budowaniem procesów w tej sprzedaży, będzie bardzo istotny materiał pokazujący, że procesy muszą wychodzić poza same kompetencje handlowca i to, co robi handlowiec. Ale więcej dowiecie się w tym materiale. <laughs> Czekaj. W ostatnim materiale myślę, że dość dobrze dowiedzieliście się, czym rzeczywiście jest proces sprzedaży. I bardzo wielu ludziom wydaje się, że tak naprawdę proces sprzedaży tu się zaczyna, tu się kończy, start i koniec, i po drodze jest kilka działań handlowca, jak rozmowa, potem handlowiec przygotowuje ofertę, potem handlowiec jeszcze negocjuje, a potem na przykład podpisuje umowę. I de facto można przyjąć, że wszystkie te działania mają swoje miejsce u handlowca. I bardzo wiele firm ma tendencję poprawiać procesy sprzedaży tylko i wyłącznie w tym, w, tej, w obrębie tego, co sam handlowiec zrobi. Dlaczego jest to zły pomysł? Dlatego, że najprawdopodobniej ktoś dostarczył lida dla tego handlowca, żeby proces się rozpoczął. Następnie tutaj handlowiec najprawdopodobniej negocjował z kimś z firmy, czy to, aby na pewno jest dobry klient. W kontekście, kiedy przygotowywaliśmy mu ofertę, pewnie jakiś dział wycen pomagał mu zrobić tą ofertę. W kontekście negocjacji najprawdopodobniej finanse pomagały temu handlowcowi odpowiedzieć na pytania, czy nie należy zmienić umowy, czy taki zapis jest po naszej stronie w porządku, czy być może nie. A tutaj już na przykład sam prezes musiał pomóc podpisać tą umowę właśnie dla handlowca, żeby na koniec doprowadzić rzeczywiście do samego końca procesu. I teraz chciałbym z Wami porozmawiać, jak. Połączyć proces sprzedaży, właśnie z pozostałymi procesami w firmie. I chciałbym Wam podzielić się z Wami tym, czego moim zdaniem produkcja, a dokładnie rzecz biorąc, sprzedaż, może nauczyć się od produkcji. Część z Was będzie na pewno kojarzyła takie określenie jak lean manufacturing, co na, polskie, na polski język oznaczałoby chude produkowanie. I tam jest coś takiego jak osiem wastes. Osiem takich obszarów, gdzie tracimy, gdzie, e, gdzie, są, gdzie jest nieproduktywność, gdzie po prostu tracimy pieniądze, tak w bardzo dużym uproszczeniu. Jeden z tych dwóch, jeden z ośmiu wastów to jest na przykład overprocessing. I ten overprocessing działa tak, że na przykład malujemy część produktu, której nigdy nie zobaczy oko ludzkie. I które na przykład nie jest narażone na korozję. W sposób oczywisty można przyjąć, że malowanie produktu w tym miejscu jest utratą, jest nadprocesowaniem. Ktoś kiedyś zdecydował, że być może ja tak chcę, być może tak mi się podoba, a być może nikt o tym nie zdecydował i po prostu zdarzyło się tak przypadkiem. I właśnie overprocessing jest często źródłem tracenia pieniędzy w firmach produkcyjnych. Drugim z tych ośmiu, który możemy przełożyć na sprzedaż, jest uwaga waiting waste czyli Utrata związana z czekaniem, czyli na przykład produkt czeka pomiędzy fazami produkcji, leży tam po prostu. A jak leży, to zwyczajnie są w nim zamrożone moje pieniądze. Im więcej tych rzeczy leży i czeka, tym więcej tych pieniędzy jest zamrożonych. Analogicznie, kiedy ten produkt zejdzie z linii, trafia na jakąś półkę, czeka, aż ktoś go weźmie, przeniesie do innego obszaru produkcji, również czeka. Im więcej tego towaru czeka, Bezproduktywnie, tym więcej firma produkcyjna traci pieniędzy. I pewnie zastanawiacie się, co wspólnego overprocessing i waiting waste może mieć wspólnego ze sprzedażą. I okazuje się, że bardzo dużo i my jako sprzedaż, jako Dyrektorzy sprzedaży jako przedsiębiorcy, którzy budują procesy sprzedaży, możemy się od nich bardzo, bardzo, bardzo dużo uczyć. Dlaczego? Dlatego, że overprocessing można zaobserwować w sprzedaży w prawie wszystkich działach handlowych. Na przykład dział handlowy przygotowuje załącznik do oferty, który po sprawdzeniu okazuje się, że jest otwierany zaledwie przez 2% klientów. Wkładamy pracę, która fizycznie nie wnosi wartości w życie klienta, która nie ma żadnego znaczenia dla klienta, która nie jest klientowi potrzebna. Owe procesing też objawia się np. Na w nader dokładnym czy czasowym przygotowywaniu np. raportów, które również często okazuje się, że nie są przez klientów otwierane. Wszędzie tam, gdzie robimy działanie w sprzedaży, które zajmuje nam czas, a którego klient do niczego nie potrzebuje. Wszędzie tam da się znacznie obniżyć koszty sprzedaży, i najprawdopodobniej też przyspieszyć samą sprzedaż. Czyli overprocessing jest bardzo, bardzo powszechnym zjawiskiem w sprzedaży. Powinniście poszukać wszystkich obszarów, które są robione przez waszych handlowców, ale tak naprawdę nie wnoszą żadnej wartości klientowi i obiecuję, że jak wejdziecie w to jako właściciele czy dyrektorzy sprzedaży i świadomie zaczniecie za takimi obszarami się rozglądać, to się okaże, że na przykład wcale nie musicie zatrudniać nowego handlowca, tylko wystarczy zoptymalizować działania handlowców w ramach tego procesu. Niekiedy sam overprocessing wcale nie wynika z tego, że komuś nie zależy, a wręcz przeciwnie handlowcom zależy tak bardzo, że aż przesadnie wkładają wysiłek w niektóre rzeczy, które właśnie można określić overprocessingiem, które w sposób bezpośredni tracą wasze pieniądze. I jest to piękna kalka, piękna kopia, właśnie z obszaru produkcji, którą bezpośrednio możemy przenieść do działu sprzedaży. Ale teraz, wisienka na torcie. Powód nagrania tego odcinka, czyli Waiting Waste. Pozwólcie, że opowiem Wam historię. Liczę, że ta historia nie zdarzyła się w Waszej organizacji, ale znając życie. Może się zdarzyło? Sprawdźmy to. Weźmy na tapet proces przygotowania oferty. Najpierw, w pierwszym kroku, handlowiec wysyła prośbę do zakupów o ofertę. Następnie czeka. Zrobimy to czekanie w innym kolorze, żebyśmy wyraźnie wiedzieli. O, i tu jest wait. Czekamy, co, się, co zrobią zakupy. Następnie, w drugim kroku, handlowiec przypomina się do zakupów. Bo nie dostał odpowiedzi. I tu znowu mamy wait. Czekamy. Następnie w kroku trzecim zakupy piszą do handlowca z dodatkowymi pytaniami. Bo w zapytaniu brakuje kilku rzeczy. No i nie zgadniecie. Czekamy. Następnie sam handlowiec, w kroku czwartym handlowiec poszukuje odpowiedzi na te pytania. Dzwoni do klienta, czyta w internecie, szuka odpowiedzi i nie uwierzycie. Czekamy. Następnie, handlowiec znajduje tę informację i wysyła do działu zakupów z odpowiedziami. I tutaj, znowu, czekamy. Następnie, w punkcie szóstym, zakupy, a nawet nie, przepraszam, zapomnieliśmy o bardzo istotnym kroku. Handlowiec przypomina się do zakupów albo do działu wycen, co jest z moją ofertą. I czekamy. Dopiero w kroku siódmym, w kroku siódmym, dział wycen, zabiera się dopiero za przygotowanie planu pod te wyceny, czyli w punkcie siódmym dział zakupów robi dopiero plan, kiedy to wycenimy, no i tutaj znowu czekamy. Następnie, dopiero po jakimś czasie, dział zakupów wysyła do handlowca wycenę, i tutaj znowu czekamy, a handlowiec, handlowiec dopiero przygotowuje PDF-a, i tutaj oczywiście czekamy, aż handlowiec tego PDF-a zrobi, czasami bardzo długo. Następnie, słuchajcie, to nie jest koniec historii. Handlowiec wysyła tą ofertę do prezesa, żeby prezes ją sprawdził. Czekamy. W wielu firmach to wciąż albo do dyrektora sprzedaży. Następnie w kroku jedenastym, handlowiec przypomina się do prezesa, że bardzo jednak prosi o, tą, o to sprawdzenie, bo już się mu się spieszy. I w kroku dwunastym, handlowiec dowiaduje się, że czegoś brakuje w ofercie, nie, dobra, już żartuję, handlowiec wysyła to do klienta, ale tak naprawdę jakbyśmy się uparli, moglibyśmy tą historię ciągnąć znacznie dalej i tutaj w tym momencie klient zadaje sobie pytanie, o co chodziło, bo cały ten proces zajął na przykład 4 tygodnie i klient zwyczajnie nie pamięta, co miał kupić. I stawiam hipotezę, że wyeliminowanie tego waiting waste'u w całej masie firm może doprowadzić do przekosmicznych rezultatów we wzroście wyników sprzedaży, właśnie w tych obszarach łączenia procesu sprzedaży z innymi okolicznymi działami, które funkcjonują dookoła działu handlowego. W każdej z Waszych firm dział handlowy jest uzależniony od okolicznych zespołów. I bardzo by mi zależało na tym, żeby właśnie w Waszych organizacjach wyeliminować ten waiting waste. I doprowadzić do tego, że te procesy funkcjonują. Nawet w bardzo dużych firmach, i to takich firmach, które odnoszą wiele sukcesów, okazuje się, że wiele procesów handlowych jest wybudowanych na zaangażowaniu handlowca. Czyli tak naprawdę na tym, że jeżeli ktoś ma w nogach, to biega po tej firmie. I ten handlowiec, który najwięcej wybiega, w najkrótszym czasie zwyczajnie wygrywa. Czyli tak naprawdę handlowiec nie walczy z klientem, nie walczy z rynkiem, nie walczy z konkurencją. Handlowiec efektywnie walczy. Z wewnętrznymi działami swojej firmy, i to jest szaleństwo. Pokażę Wam, jak w naszym przypadku wygląda sprzedaż. W momencie, kiedy łączymy to z lidami, z pochodzącymi z marketingu, lidy, które pochodzą z marketingu, w sposób automatyczny trafiają do bazy z lidami. Następnie w sposób automatyczny są przypisane do handlowca. W tym czasie klient tak naprawdę dostaje tutaj SMS-a, żeby wiedział co się dzieje i żeby był z tym na bieżąco. Następnie handlowiec, wiesz, do 5 minut wykonuje telefon, żeby zrozumieć o co chodzi klientowi. Następnie robi notatkę. Następnie dobiera konsultanta. Dobiera konsultanta i teraz uwaga najważniejsze, konsultant jest nowym graczem w tym procesie. W związku z tym weźmy go od początku. Konsultant dostaje notatkę. Przeprowadza rozmowę, wiemy o czym jest ta rozmowa, następnie wiemy, że do określonego czasu, nieważne jakiego, ma zwrócić notatkę do handlowca. Jest wzór tej notatki i wiemy dokładnie, jak tą notatkę przerobić na ofertę. I wysłać do klienta. To znaczy, wszystkie te kluczowe momenty w procesu, takie jak tutaj mieliśmy duży waiting waste, zanim ktoś ściągnął maila z lidem, zanim przypisał do handlowca, to potrafił dzień minąć. Zanim handlowiec znalazł czas na to, żeby zadzwonić i wykonać ten telefon, minął drugi dzień, a czasami i więcej. I tak naprawdę zanim handlowiec zrobił tą notatkę, to też minął kolejny dzień, zanim dobrał konsultanta i tak dalej. Teraz ten cały proces, który mamy zaprojektowany w naszej firmie, jest skupiony na tym, żeby eliminować wszystkie czasy bezproduktywnego czekania przez klienta. Bo jak przeanalizujecie sobie rzetelny waiting waste w waszej organizacji, to okaże się, że na przykład jeżeli klient łącznie od pierwszej rozmowy do otrzymania oferty mija dwa tygodnie, to realnie w ciągu tych dwóch tygodni ktokolwiek nad tym pracuje przez godzinę, a może dwie? A co by było, gdyby to umieścić w dwóch godzinach i wysyłać na dzień kolejny? No tak, nie byłoby to możliwe, gdyby nie standard tej notatki że konsultant wie, co tutaj dostanie, gdyby nie standard tej rozmowy konsultanta, że my wiemy o co, o czym konsultant będzie rozmawiał, i gdyby nie standard tej notatki, że wiemy, co dokładnie potrzebujemy do oferty, a konsultant wie, co nam wpisać w tą notatkę, żeby jak najszybciej ją zrobić, co więcej, tutaj też nie ma waiting waste'u, bo wzory ofert są po prostu gotowe i wystarczy je wysłać. I teraz od tego lida marketingowego naszą ambicją jest wysłanie wyceny do dwóch, trzech dni roboczych. Pomimo, że po drodze odbywają się dwie dość długie rozmowy, odbywa się kilka rozmów wewnętrznych, do kogo przekazać klienta i w jaki sposób zaopiekować cały ten proces na pełnej jego rozciągłości. I właśnie dlatego bardzo mi zależało, żeby opowiedzieć Wam o tym, czego produkcja, czego handel może się uczyć od produkcji. Bo zbyt często zdarza się, że w sprzedaży szlifujemy tylko to, w jaki sposób handlowiec rozmawia z klientem, albo szlifujemy argumenty, które handlowiec mówi klientowi, albo szlifujemy sam wygląd oferty, podczas gdy z naszej perspektywy, jako konsultantów biznesowych pracujących w sellwise, widzimy bardzo wyraźnie, że waiting waste chociażby jest winowajcą utraty miliardów dolarów w tym kraju dzwonimy do klienta, klient już nie pamięta, że wysłał lida. wysyłamy ofertę do klienta i byliśmy ostatnią firmą, która to zrobiła. To jest piękny obszar, w którym możecie się niesłychanie poprawić, nawet jeżeli wasz dział handlowy jest na najwyższym możliwym poziomie kompetencji, jaki da się zdobyć. Wciąż, pomimo tego, możecie znacznie zwiększyć sprzedaż w swojej firmie właśnie na procesowaniu punktów styku, procesu sprzedaży z innymi zespołami, czyli zespołem marketingu, z zespołem finansowym właśnie, bo tu po drodze powycenie jest umowa i tu również mamy sprocesowane, jak negocjacje tej umowy wyglądają i co kto ma zrobić, na jakie rzeczy handlowiec może sobie pozwolić sam, a o jakie musi zapytać. Wszystkie punkty styku powinny być sprocesowane, żeby z punktu widzenia klienta ten proces trwał możliwie krótko. Liczę, że ta inspiracja zostanie z wami na długo. Dajcie znać, czy u was również zdarzają się potyczki działu handlowego z działami okolicznymi? Czy te potyczki coś wnoszą do biznesu? Czy przede wszystkim wnoszą cokolwiek klientowi? Dajcie znać, co o tym sądzicie, a tymczasem eliminujcie nieproduktywności z waszego procesu sprzedaży. Nie tylko tam, gdzie pracuje handlowiec, ale tam, gdzie musi współpracować z kimś innym. To tyle w tym materiale. Serdecznie Wam dziękuję. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, o komentarzu, zapytajcie, wejdźmy w dyskusję i do zobaczenia za tydzień. Cześć.